szkole namalowałem serię portretów przedstawiających polskich poetów i pisarzy. Powstały one w takim holu, w korytarzu humanistycznym, tutaj w SP4 w Sanoku. Z inicjatywy dyrektorki zostałem poproszony o wykonanie takiej realizacji. Obecnie też w drugiej sali, w drugim korytarzu powstają również portrety, tym razem dzieci. Jest to dziewczynka i chłopiec, którzy są skupieni na czytaniu książki. Na co dzień maluję głównie sprayami, tym bardziej na zewnątrz, a tutaj ze względu na to, że te murale powstają w szkole, dlatego też używam farb wodnych, powiedzmy takich ogólnie nieszkodliwych, nieśmierdzących. Też tutaj takim małym wyzwaniem było, jeśli chodzi o te portrety, które są za mną, że powstały one od pewnej wysokości, także wszystkie 5 portretów powstało przy pracy na drabinie, żeby ominąć tą taką warstwę zabezpieczającą na dole emali. Powstała w jednej szkole taka realizacja w sali języka angielskiego. Przedstawiała ona różne motywy, takie dosyć charakterystyczne, angielskie. Nie był to korytarz jak tutaj, nie była to spora ściana, ale klasa do angielskiego. Myślę, że te symbole główne angielskie przez to dzieciom się bardziej jeszcze utrwaliły w tej klasie. Pomysł wyszedł na początku od pani dyrektor. Mianowicie wzięło to się stąd, że kiedyś byłem jej uczniem, co ciekawe uczniem, uczyła mnie plastyki i teraz znała już moje realizacje w Sanoku i na Podkarpaciu i odkąd została dyrektorem, to miała taki plan, cel, aby wzbogacić takie puste, troszkę ponure korytarze o nowe kolorowe malunki. Te portrety stwarzają klimat i na pewno jest to takie miejsce, gdzie jesteśmy bliżsi wiedzy, którą zdobywamy. Portrety pisarzy, którzy właściwie w całej edukacji szkolnej, poeci, przewijają się na każdym etapie właściwie edukacyjnym, także trudno ich nie znać. Myślę, że nawet kiedy się człowiek uczy o nich i patrzy, jakoś tak przybliża mu się też ta wiedza. Łatwiej ją zapamiętuje zresztą, kiedy się kogoś po prostu zna z twarzy. Więc myślę, że to jest właśnie takie fajne, ciekawe. Dają jakiś klimat w szkole. Jeśli chodzi o poetów, na pewno to są takie magiczne portrety. Trudno przejść obojętnie koło tych portretów. One patrzą i mają duszę. Natomiast jeśli chodzi o ten obrazek, który się za mną tworzy, on też się sam broni. Jest po prostu taki jak dzieci. Jest dla dzieci. I będzie to na pewno świat właśnie taki, na który będzie miło spojrzeć. Gdzie dziecko będzie mogło po prostu znaleźć takie otoczenie bliskie sobie. Będzie barwny, pełen motyli, kwiatów, ptaków. Tak sobie to wyobraziliśmy, że tak powiem, wspólnie z artystą.